Siemanko Mugole, z tej strony Adam, wasz czarodziej. Witam was w kolejnym odcinku z gry Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio nauczyliśmy się zaklęcia niewybaczalnego Crucio. No a dzisiaj kolejna misja poboczna. Mamy porozmawiać ze Smykiem, już wam pokazuję. Niedola skrzata domowego. Porozmawiać ze Smykiem, zobaczymy, co to będzie za zadanie. A jeszcze przy okazji mamy wyposażenie, bo sobie, że jesteśmy w pokoju życzeń, to mogłem sobie te niezidentyfikowane przedmioty pokazać, ale widzę słabe, no nie, no słabiutko. Słabiutko, a tutaj odzienie. Ofensywa spada, ale za to troszkę lepsza obrona. Ej, tak się zastanawiam. Nie, dobra, na razie to sobie nie dodaję. Okej. Inwentarz. No, kolejne listy, to tak, to widzieliśmy. Dobra. No to rozmawiajmy tutaj z naszym skrzatkiem. Siemano. Witaj, Smyku. Tak, chcę cię poprosić o zmianę, to nie, my tutaj musimy. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Co tu się dzieje? Co to jest? Co to jest? Jakiś wehikuł czasu? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom, and perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. Pająki. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. No dobrze, znajdę kogo? Zyzusia. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. No dobra, rozpoczęliśmy misję. Znajdź jaskinię. Musimy stąd wyjść, ale też na krośnie coś mówił, nie? Że warto by było utkać. Ale to nie teraz, szkoda czasu. Poradzimy sobie z pająkami, my sobie nie poradzimy. Teraz jak mam Crucio, wypróbujemy, co nie? Jeszcze w sumie nie próbowaliśmy. Troszkę ciemnej mocy przyda się. No dobra. Pójdziemy do jaskini. Ale to daleko, kurczę. To my na razie, że tak powiem sobie, z tego Hogwartu mykniemy. Gdzieś, gdzie będę mógł już latać, polecimy sobie na miotle. Tutaj byliśmy. No to biegniemy. Ostatnio dokupiłem sobie ramy, miałem 16, wam powiem. No i okazało się, to był największy problem tej gry, w sensie takim, że to tak przycinało mocno. No to się wkurzyłem, zakupiłem 64. No i problemu już nie ma. Więc warto czasami inwestować w sprzęt. Niestety to wszystko kosztuje. No ale my sobie dajemy radę. Dobra. Skakuj na miotłę. I lecimy. Jeha! Jak to pięknie chodzi, jak nic nie przycina, nie?
Południowe skrzydło. Pijawki? A, myślałem, że to tak, to pijaweczki. No dobra, lecimy dalej. I po gryfem na razie nie, my sobie na miotełce. Całe życie z miotłą, nie? Patrzę też na mapę na dole, ale... Tutaj co? A, dobra. O. Kimś tu możemy powalczyć. Wilki, czy co to jest? No, wilczury. Ale pięknie. Ale bez draśnięcia. To mi się podoba. Zbieramy wszystkie te... No, futra. Tu jeszcze jest chyba jedno futro. Dobra, wskakujemy na miotłę. I lecimy dalej. Ku przygodzie. Na pełnej pompie. Nią. Do jaskini. Znajdź jaskinię. No szukamy na razie. Jeszcze kawałek jest. Ale to jest duża mapa, wam powiem. Dobra. To gdzieś tu w tym kierunku. Normalnie jak w Forzie. No dobra, dolatujemy. Opadamy. Zakazany las. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Ale jeszcze chrobotki zbierzemy. Czy coś tu jeszcze jest do zebrania? Nie, no ale na pewno będą spidery. A tutaj najpierw muszę wejść do jaskini. No to wchodzimy. Lubię te misje poboczne, wam powiem. Także tak to wygląda. No to idziemy. Pierwsza pajęczynka. Co my tu mamy? Zyzusiu. Pomyliłeś się o 3 fiolki. Wiesz co to oznacza? To oznacza, że moim wiernym klientom zabraknie eliksiru zmniejszania Semusa. To głupia pomyłka, dlatego przez tydzień nie dostaniesz jedzenia. O kurczę. Oczekuję też, że sam wymierzysz sobie odpowiednią karę, kiedy wrócę po następną dostawę. Najlepiej będzie, jeśli zamiast tego idiotycznego uśmieszku zobaczę bawione bandaże. Kurde, jeśli nie zrealizujesz swojego kolejnego kontyngentu plus 5 dodatkowych fiolek, stracisz nie tylko przywileje żywieniowe. Ja pierniczę. Jest. Tobbs? Deke sent me. Are you in here? No ja tu na razie nie widzę go. Tutaj musimy iść dołem, chyba że... No, za chwilę się zacznie, coś czuję. I którędy teraz? Nie, no tutaj nie. To dobrze, my tutaj płynęliśmy. Tylko którędy my się mamy tutaj... No tak, kurczę, nie wiem za bardzo. No dobra, a tutaj?
tutaj nie wejdę, okej. No wspinaj się, dziadu. Powrotem. Tutaj. No i pięknie. Tu musimy topierw zniszczyć. Confringo. Dobra, wchodzimy. Tu go nie ma, ale jest skrzynka. A, o, widzę, jest pierwszy pająk. Dobra, z kamienia. Dobra, jeden poszedł do Żyda. Pajęczak. Tak mi się wydaje, że idziemy w dobrą stronę. O kurde. Confringo. Revelio. No dobra, troszkę kasy. Confringo, Confringo i tunel prowadzi nas dalej. O, idzie kolejny pajączek bez rączek. Pojedynczo to one nie są groźne, ale... Także, no dobra. Tu są jakieś... A, dobra, będzie tu sporo pająków. Tu jeden nie żyje, albo udaje, że nie żyje. Looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. No, zjachnął mnie. Confringo. Leviosa. No i pięknie, dobra. To Żyda, dawaj twój kieł. Oddawaj skrzynię. No i idziemy dalej. O, kolejne pająki. Tak, to ty sobie możesz. Ja cię tu tą Fringo załatwię. Dobra, oj. A, wiedziałem, co ty tutaj kombinujesz, gościu. No, i dobra, ciebie mamy z głowy. Ty tutaj nie ma... Ale pięknie trafiony, dobrze. To tutaj jeszcze będzie, gdzie on jest? Jestem ciekaw. No dobra, widzę, że się pają. Dobra, to wybuchło. Tam jest jeszcze jedno, to niech mi się tutaj ta moja bomba naładuje, to zaraz zniszczymy tutaj te dwie. Pięknie. Confringo działa. My się cały czas zbliżamy. Gdzieś, to jeszcze nie wiem gdzie, co prawda.
szalik ze złotym niczem, dobra. Muszę przeskoczyć. Albo i nie. Co tu jest teraz? Tutaj nie mam za bardzo jak uciekać w razie co. Tu jest jakaś odnoga, to my sobie wejdziemy. Gogle przeciwsłoneczne. Po co mi gogle przeciwsłoneczne? Ups. No tak. O kurde. Muszę tego większego pająka wziąć trochę. Możesz ty. I jeszcze raz. No i tego dużego mamy z głowy. Dobrze, że tamtej magii tak nie używałem sobie łatwo. A no właśnie, my jeszcze Crucio nie użyliśmy. Dawaj Crucio. A na te pulso damy Crucio. A jak na złość nie, jest jeszcze jeden. Ja muszę to widzieć, jak ty się będziesz męczył. Łocie, panie. Łocie, panie. I tyle go widzieli. Jeśli szukasz Zuzusia, to wygląda na to, że wysuszył już wszystkie pijawki i musi się przenieść głębiej do jaskini. Zuzuś ma nadzieję, że pan poczeka na jego powrót. To zbyt niebezpieczne, aby pan szedł za nim. Proszę, niech pan uważa na pająki. No, na luzie. My się pająków nie boimy, chłopie. Oj, tutaj niekoniecznie. Tutaj mamy soczuś. Idziemy dalej. Ups. Zaraz mi coś na głowę skoczy. No, będą tutaj na bank. O, duży. Ole, bestia włochata. Orzesz ty, dawaj Crucio na niego. Kurde ty, ale ja tutaj muszę uważać. Co tu się dzieje? No właśnie. O kurde, jednym ciosem, ale tu się wydarzyło. Twoja przygoda zakończyła się. Możesz ty, no nie, no jeszcze raz, spróbuj ponownie. Kurde, wam powiem, tutaj było grubo. No dobra, to tutaj to jest. No ten to jest jakiś kurde, nie wiem, szkarlatan wam powiem. Dobra, dobra. Ole mnie strzelił. Ale dobra, tutaj. No co ja tutaj nie mogę wstać? Tu mogę się chwilę. Kurde, tutaj jest bez sensu. Thank you.
dawaj, 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 dawaj. No gdzie ja jestem? Kurde, co tu się dzieje? Moment. Dobra. Takich rzeczy to ja się tu nie spodziewałem. Okej, dobra. No to mi nie wyszło. Ale to my cię możemy tak załatwić, widzisz? Ty mnie tutaj nie rób takich rzeczy, koleżko. Ty jesteś za wielki, nie podskoczysz, ale my cię... Kurde, co to było? Możesz ty. Wow. No nie, no to wam powiem, grubo się tutaj zrobiło. Jeszcze raz krucjo użyte. To teraz już wiem. No. A, to on tak mnie zrobił wtedy. No dalej! Pinaj się, chłopie! To będzie ciężka walka, wam powiem. Mam 20 butelek, ale dobra. Co on tutaj? I tutaj też aż będą szli za mną? Dobra, tego mam z głowy. Ja pierniczę. No i się obronił. Wrogowie na wyższym poziomie niż ty będą trudniejsi do pokonania. No, zdążyłem to zauważyć. Tam siedź, dobra. Co za drań, no. Co za dupek? Kurde, ale będzie to ciężka walka z nim. Idzie ta tarantula.
co za wieśniak. No już dużo nie brakuje, żeby go zniszczyć. Łazi tam, łazi. No odwróć się ty. Dobra. Już jest na wykończeniu ta łajza. Tutaj nie przyjdziesz, co nie? Dobra, za chwilę go wykończę. Jeszcze jedna bomba i powinno być dobrze. No tak, ale jak tak będziemy robić bombę, to no, to nie będzie dobrze. Coś centralnie tutaj jest. Dawaj, 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 dawaj. No w końcu. No to było trudne, musicie przyznać. To do najłatwiejszych nie należało, wam powiem. Dobra, tego mamy z głowy, tak? I to tam... No jest ich za dużo, no ale co? Muszę się cofnąć, bo tutaj nas... Dobra. Gdzie jest ten... Pewnie tutaj, ale jeszcze pozbieram, bo pewnie te pijawki się mogą później przydać do czegoś. Coku z gumi jagód. No idziemy, idziemy, szukamy cię, Zuzuś. Opa. No jest. I have a feeling that house elf is Tobbs. To nie on? Panie, jeśli znajdziesz ciało Zuzusia, to znaczy, że wielki pająk to dla Zuzusia zbyt wiele. Zuzuś cię zawiódł i zasługuje na taką karę. Zuzuś jest słaby, śpiący Zuzuś musi. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Powiedz Smykowi o jego przyjacielu. No, niestety Zuzuś nie żyje. My tutaj będziemy mogli wyjść? Nie wiem, ale spróbować zawsze warto. Nie no, tędy nie wyjdę. No jak mam tu wyjść? Powiedz Zuzusiowi. Muszę powiedzieć Smykowi, jaki los spotkał jego przyjaciela Zuzusia. Cierpiał, ale powinien poznać prawdę. Czyli tak naprawdę muszę wyjść z tej jaskini teraz. Żebym to ja pamiętał. A tu mogę, tu jeszcze nie byłem w sumie. Bo już gniazda są pełne, no to będę musiał to zrobić tak, żeby nie były pełne. No tak, dokładnie. My tu zaczynaliśmy. Tak. A, to taki myk był, no i pięknie. Co tu jest? Wyjdź, no tak. No musimy przecież iść teraz do naszego tego. A tu przy okazji widzę, jeszcze można... Co tu jest? Obóz?
Dawaj, Crucio. Ale się... No i pięknie. No, sorry, ale Crucio też jest fajne. Co tutaj jest za łapa? Co to są? A, zwierzaczki, tak. Mógłbym je w sumie zwabić do torby, nie? No co? To bez zalumusa weźmiemy. No need to be difficult. I mean you no harm. Dobra, jednego mamy. Settle yourself. I mean you no harm. Mamy drugiego. Zbieramy wszystkie. Nie uciekają, to tak to można je łapać. No, uratowaliśmy magiczne zwierzęta przed kłusownikami. Tu jeszcze pijawki. O! Tropicieli my żadnych nie lubimy. Więc tyle z tego tropiciela zostało. To był jeszcze jeden chyba tropiciel, tak mi się wydawało, tak. Czekajcie, bo tutaj gdzieś utknąłem. I którędy? A nie, to ja może dołem muszę iść, tak, tędy. Ach, Crucio jest dobre. No i proszę, Crucio go wykończyło. Tak, zwierzęta są teraz bezpieczne. Ale jeszcze widzę kolejnych dwóch, a my mieliśmy już wracać, no właśnie. Ale dobra, to jeszcze tych dwóch wykończymy. A, to wilki. Nie no, na wilkach Crucio nie będę stosował, bo naprawdę. Ale na ciebie tak. No Crucio go wykończyło, ty. No tu kolejny obóz. Ale... Możesz ty. Magi. Dobra, tej już nie ma. A tu jeszcze jedna chyba została w tym obozie. No i pięknie, talenty mamy, obóz chyba również, czy jeszcze coś tutaj, nie, chyba mamy już ten obóz. Tak jest, możemy wejść sobie do środka. Właśnie, muszę... O kurde.
Co to było? Gdzie ona jest? Tam stoją. No właśnie. Tutaj centaury to są w porządku, a tu jeszcze nie byłem tak naprawdę, no. Wszystko można tu plądrować, szukać, ile tego jest w ogóle. Twoje gniazda, no właśnie, to już nie ma sensu, to wracamy, ale tutaj się robiło ciekawie. Więc szybko idziemy do pokoju życzeń, mapa. Hogwartu. Sekretne pomieszczenia, pokój życzeń, podróż. No dobra, gdzie jesteś, skrzatek? Tutaj, skrzatek, uszatek. Wracam z jaskini. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. No niestety, przykro mi, no tak naprawdę. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. No pewnie. No i misja skończona, niedola skrzata domowego. Odhaczone. 27 poziom, także no pięknie. Mamy też talent, wiem. To ja szybko jeszcze... Czy my mamy jakieś... Nie, nie mamy. Ale na pewno muszę zebrać i wyważyć kolejne. O, troszeczkę straciliśmy. Tu co prawda mamy teraz dwa stoły, więc sobie teraz dwa to nadrobimy. I coś chciałem jeszcze zrobić. Teraz już nawet nie pamiętam, powiem szczerze. A, już wiem. Zobaczyć inwentarz. Wyposażenie. Peleryna, czy coś więcej? Nie. 10 co prawda ofensywa, a 2... No to zawsze w sumie to możemy wziąć, tylko my sobie oczywiście zmienimy jej wygląd. Ojejka, nie to! My chcemy naszą, tak. Dobra. Inwentarz. No to te, co złapałem. Lunabala to małe zwierzęta przypominające ciele o ogromnych oczach i nieśmiałej osobowości. Gdy światło pełni księżyca spotyka się z ziemią, lunbale zaczynają tańczyć. No to fajnie. Tu kolejna notatka od Zuzusia. Talenty, właśnie, o to chciałem sobie przyznać. 4 na 10, czarna magia. No to czarna magia. W sumie my teraz będziemy. To my tutaj możemy. I to mamy już, tak? Poziom 6. Efekt utrzymuje na przeciwniku przez dłuższy czas. Klątwa spowolnienia. To niekoniecznie. Trafienie woga pod prywem Crucio wypuszcza pocisk, który przyklina pobliskich. To mi się podoba, tak, bo my mamy Crucio. Wykupione. Więcej talentów na razie nie mamy. Mamy jeszcze kolekcję. To było właśnie.
Akromantula, choć technicznie rzecz biorąc nie jest to pająk, to zwierzę wygląda i zachowuje się jak inne magiczne pajęczaki, ponieważ są one niezwykle agresywne, a ich potężne ataki łamią zaklęcia tarczy. Ich cel powinien unikać i uderzać szybko pomiędzy ich atakami. Cierpliwość i wytrwałość mogą doprowadzić do zwycięstwa. Gdy staje na tylnych odnóżach, przygwożdżenie do ziemi wytrąci ją z rytmu. A, okej. No właśnie, to są fajne wskazówki. Z których my nie korzystaliśmy niestety. Ale wszystkiego nie można. No mamy teraz Crucio. Zwiększa obrażenie zadawane przez Crucio. O, atrybuty. O, widzicie, to mógłbym wykorzystać w sumie. Jeszcze w takim razie zaraz to spróbujemy. Jeszcze wyzwania, coś na pewno się udało. Walce. Mamy coś do odkrycia. Nie? A wydawało mi się, że pająki to powinny być tutaj. A nie, jeszcze musimy sporo tych pajęczaków. Misja, eksploatacja. No okej. To jeszcze teraz chciałem właśnie to Crucio sobie ulepszyć. To chyba było na krośnie, nie? O, na tym. Atrybuty to nie ma, ale to amortyzacja. Pokaż, zobacz ulepszenia, zobacz atrybuty, odporność. My tu będziemy mieli to Crucio, co mam teraz, ogłuszenie. Ja pierniczę, ile tego jest. Widzieliście to? Mniejsza wodna ochrona, odporność. Wilcza ochrona, zielarstwo, wybuch, okrucieństwo. A to jest to Crucio. Dobra, wzięliśmy sobie Crucio. Mamy Crucio. A są jeszcze ulepszenia, no właśnie. Ale my tutaj brakuje nam piórko Memortka. Okej. No to można się tak naprawdę sporo pobawić, a ulepszenia, no tutaj też tam brakuje. Tu nic nie zrobimy. Zobacz ulepszenia, piórka, byśmy musieli zerwać piórka z nich. O, to możemy. Tak, ulepszenie mamy. A tutaj też możemy, no to ulepszamy, no pewnie to zaraz, kurczę, zobaczcie. Jak to pięknie wygląda już, no. Bo już na wszystko mamy atrybuty przypisane, na to mamy, no dobra. To nie jest najgorzej, no dobra, Mugolaki. To tyle tak naprawdę. Dzisiaj kolejna misja za nami. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to również was z góry do tego zachęcam. A na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!